Siema, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jadson. I Doman, cześć. Przetestujemy dla Was Gryzonia dla graczy Genesis Krypton 770. Klasycznie zapakowany Genesis, czyli kolorowe pudełeczko z ważnymi informacjami, a w środku te bardziej takie ekologiczne. Mm-hmm. Wszystkie informacje znalazły się na opakowaniu, pełna specyfikacja techniczna i też, oprócz wizualizacji na froncie, mamy informacje o darmowym gifcie. Za chwilę Adson Wam go zaprezentuje. My pudełeczko zabieramy. Chociaż tam trochę specyfikacja jest pomylona poprzez producenta czy wykonawcę pudełka. Ale to da się to zrozumieć. Oczywiście. Oczywiście znalazła się myszka, oczywiście. Ale o niej za chwilę. Trzy naklejki. Nie naklejamy już na nasz nowy stół, na stary lądowały teraz, nie? Dodatkowy komplet teflonowych ślizgaczy. A trzy są potrzebne tutaj. Fajnie, że jest zapas. Instrukcja obsługi. I gifcik, o którym wspominał Konrad, czyli Ninja Wallet Card. Mhm, coś, co się nam przyda w takich codziennych sytuacjach życiowych, jak na przykład otwarcie butelki z piwem. I nie tylko, i linijka jest, jakieś różne inne tam. No tak, standardowe klucze do roweru tam gdzieś przy manetkach. Bardzo fajny, poręczny zestawik. Miałem nawet kiedyś podobny. Zamawiałem sobie z Allegro, a tu dostajemy go do myszki. Szanuję bardzo, zwłaszcza, że nie jest to przecież myszka mega, mega droga. Ale o tym na koniec naszego testu. Genesis Krypton 770. Bardzo klasyczna myszka, klasycznie wyprofilowana. Trochę już obtłuszczona. No niestety przyjmuje, palcuje się, no wiadomo, przy dość częstym użytkowaniu ciężko utrzymać ją w należytej czystości. Na grzbiecie mamy takie troszkę gumowane tworzywo sztuczne, które, tak jak powiedziała, co się palcuje. Niestety też ten materiał się będzie wycierał po takiej długiej eksploatacji, ale oczywiście to nie jest tak, że się zetrze i myszka źle wygląda. To taka najbardziej delikatna wierzchnia część. Widać, dokładnie, że się troszkę ściera podczas intensywnego użytkowania, ale przynajmniej widać, że ostro testujesz. W CS-y ciśniesz, widziałem, i inne gierki. No, myszki używam już około miesiąca. No właśnie, więc miałeś okazję dokładnie sprawdzić, jak sobie radzi, jak skorobuszek pokazuje wygląd zewnętrzny, to słów kilka o wymiarach. Nie jest to jakaś olbrzymia myszka. Wymiary myszki 130x69x43 mm, więc nie jest jakaś olbrzymia, taka powiedziałbym standardowa. Waży 95 gramów. Czyli powiedziałbym, że w sam raz. Nie mamy wymienialnych ciężarków, tak więc taka myszka idealnie do rączki. Jeszcze dodajmy, że przewód o długości 1,8 m w nylonowym oplocie. Zakończony pozłacanym stykiem USB. Wtykiem. Wtykiem. I zabezpieczony też tutaj, żeby nam się nie ułamał podczas intensywnego grania. To ważne. Panie Adsonie, skoro już jesteśmy w tym miejscu, to może omówmy obudowę. Tak. Na froncie mamy takie jakby wloty powietrza. Oczywiście to jest tylko w celach wizualnych. Bardzo fajnie to wygląda z perspektywy użytkownika, że tak powiem. Z perspektywy monitora. Też z perspektywy monitora. Na dole oczywiście znalazły się trzy ślizgacze wspominane wcześniej, teflonowe. Wymienne dostajemy w komplecie, co jest tak, to jest naprawdę, jeszcze raz to pokażmy, zaprezentujmy. To jest też fajne, że mamy tutaj takie wygodne wgłębienia, żeby można było stare ślizgacze wyciągnąć, a włożyć tutaj nowe. Oczywiście sensor optyczny. Znalazł się tutaj PMW 3360. Czyli Pixart. Ale jeździsz, szukasz? Na lewej krawędzi. Oczywiście taki gumowany grip, dwa przyciski. Łącznie znalazło się 7 przycisków funkcyjnych w całej myszce, więc mamy ich troszeczkę. Dobrze się trzyma palec na tych gumowanych gripach. A kciuk musi się utrzymać, nie mały tam. Trójkąty zapobiegają ślizganiu się. Na prawej krawędzi również znalazł się gumowy grip. Często jest tak, że tylko na jednej krawędzi, tam gdzie kciuk się ten grip znajduje, producenci zapominają o malutkim paluszku, który gdzieś tutaj będzie, a tutaj jest, więc myszka powinna się stabilnie naprawdę trzymać. Jak z grzbietem? Co my tu mamy? Widzę, że mamy, no to już omawialiśmy oczywiście to tworzywo, tutaj logo Genesisa zapewne podświetlane. Tak, mamy również tu listwę, że tak powiem, LED-ową podświetlaną. Mhm. Bardzo fajnie wygląda. Nie jest przesadzone to podświetlenie. Ale za chwilę je zaprezentujemy. Tutaj też widzę dwa przyciski. Tak, dwa przyciski do zmiany DPI. Roleczka bardzo precyzyjna.
nie mogę się przyczepić. No tak, też ma taki bardzo fajny skok. Wyczuwalny, nie? Tak, widać, idzie się taki, od razu do niej przyzwyczaić. Że delikatnie nawet możemy, czy to tam, nie wiem, w przeglądarce stroną jechać, czy jakieś rzeczy przewijać, ewentualnie jak bronię zmieniamy w CS-ie, to na pewno wygodnie i precyzyjnie. No jeśli ktoś nie ma przypisanych pod klawisze, to rolka będzie bardzo ważna. Oczywiście przyciski Omron, wytrzymujące miliony kliknięć. Trzeba też troszeczkę siły włożyć, więc nie powinny się niechciane nacisnąć. Ale ciche są, wiesz? Jak na myszkę? Mhm. Często te gamingowce głośniejsze potrafią być, a to jest naprawdę cicho. Mówiliśmy już o tym, że mamy tutaj sensor optyczny PixArt od 100 do 12 tysięcy dpi, maksymalne przyspieszenie 50G, maksymalna szybkość 250 IPS. Odświeżanie też jest istotne, od 125 Hz do 1000 Hz. Burzyk Wróć Adson mówił, że mamy tutaj przełączniki Omrona, 20 milionów kliknięć i podświetlenie, które na pewno teraz widzicie, RGB Prismo Effect. Ale ta myszka nie byłaby sobą, gdyby nie oprogramowanie. A tak, bardzo proste oprogramowanie. Z lewej strony znajdziecie przyciski, pod które możecie również przypisać jakieś multimedia. Na dole znalazł się edytor makr. Trzy profile. Każdy możemy zapisać inaczej. Oczywiście z prawej strony znalazła się zakładka dotycząca DPI, tak więc możemy ustawić takie DPI, jakie by nas interesowało i przypisać pod dany kolor. Tak jak Konrad wspominał, od 100 do 12 tysięcy możemy sobie wybrać, w zależności na jakim lubimy grać, takie sobie ustawiamy, przypisujemy swój ulubiony kolor i wtedy rolka zmienia kolor na przypisany do DPI. W kolejnej zakładce znalazły się podświetlenia. Mamy kilka predefiniowanych. Prismo Effect, czyli ten, z którego słynie ta myszka, bo tak się w ogóle nazywa ta RGB. No, mówiłem o tym przed chwilą. Możemy zmieniać prędkość, z jaką będzie się zmieniało podświetlenie. Bardzo fajnie wygląda. Nie jest takie nachalne, nie rzuca się w oczy, nawet jak jest ciemno w pokoju. I bardzo przypadło mi to do gustu, mimo że nie przepadam za podświetlanymi myszkami. No, mi też się podoba bardzo. W kolejnej zakładce mamy parametry myszki, czyli możemy ustawić sobie czułość myszki, szybkość scrollowania, czy szybkość dwukliku. I ostatnia zakładka, czyli częstotliwość odświeżania, tak jak wspominał Konrad, od 125 do 1000. Krypton 770, myszka zarówno do grania, bardziej profesjonalnego bym powiedział również, do pracy biurowej, do zastosowania w każdej dziedzinie. Ja powiem Ci, że tak patrząc na design, patrząc na możliwości tej myszki, na to jakie tutaj mamy przełączniki chociażby, jaki mamy sensor, to jest spokojnie konkurencja dla Razera, SteelSeriesa i innych marek, które są też często droższe dużo. No tak, tej gamingowej czołówki, których ceny ale tak potrafią zastanówmy się, czy Genesis już nie jest też gamingową czołówką? No, wiesz co, jeśli chodzi o scenę ogólnoświatową, no to bym powiedział, że może być ciężko. Ogólnopolską? Już bardziej. No tak. W Polsce marka naprawdę popularna. Genesis robi fajne wizualnie sprzęty. Dba o swoich potencjalnych klientów niektórymi gadżetami i zapasowymi ślizgaczami. To naprawdę coraz rzadziej się zdarza, że się ślizgacze zapasowe pojawiają. Ja ostatnio szukałem w jednej myszce. I to w myszkach za 400-300 zł. A poza tym mamy do czynienia z gryzoniem, który, tak jak powiedziałeś, jest całkiem precyzyjny. Mam tylko jedno zastrzeżenie. Zaczyna się ścierać grzbiet, jak intensywnie użytkujemy. Ale ostatnio też miałem jakąś myszkę droższą. Nie przypomnę sobie w tej chwili. A górna, że tak powiem, powierzchnia była wykonana z tego samego i tak samo palcowała się, przyjmowała właśnie takie delikatne ścierki. A wiem, co to było. Extrafy, który kosztował 250 zł, ale też był niesamowicie precyzyjny. Mhm. No tutaj mamy do czynienia faktycznie, jak patrzyłem, jak grałeś w CS-a, to z precyzją mamy tutaj do czynienia. A ty w tego CS-a grasz na tej myszce i grasz, i grasz, i grasz. No dużo mi się zdarzało teraz na niej grać, tak więc jest to myszka, której użytkuję w tym momencie na co dzień. O, i to jest duża zaleta, bo Adson często myszki odkłada. Tak, jak do szafeczki. W przypadku Cooler Mastera chociażby. Jak już ma jakąś taką swoją ulubioną, to ciężko, żeby przekonał się do czegoś innego, a ten Genesis Krypton 770 go jak najbardziej przekonał. Proste oprogramowanie,
też... No bardzo całkiem, fajne podświetlenie. Właśnie, to fajne podświetlenie, na to trzeba zwrócić uwagę. I wygodnie ta konstrukcja została rozłożona tak, że od razu, jak kładziemy tylko rękę na myszce, to możemy ją wyczuć. Nawet jak jesteśmy to takimi graczami, jak ja powiedzmy, często potrzebuję chwilę, żeby się dopasować, tak tutaj od razu poczułem naprawdę wygodę i komfort. To jest właśnie ta charakterystyka, gdzie ludzie lubiący klasyczny model myszki od razu się zrozumieją z tym gryzoniem, a cena samego gryzonia również jest bardzo fajna, bo to jest około 170-180 zł, w zależności od sklepu. Więc jak za taką myszkę z takim sensorem... Krypton 770 od Genliza w tej cenie jest naprawdę świetny. I dostaje gita. I polecamy Wam. Możecie śmiało kupować. Nie pożałujecie tego zakupu. Jest git!